Dzień dobry, mam na imię Ola. Druga sekwencja, sekwencja na dobry sen. Wyciszająco, regenerująca, która powinna zająć Ci około 20 minut. Przygotuj sobie krzesło, takie jakie posiadasz, i co najmniej dwa koce, których będziemy używać w trakcie wykonywania asan. Zaczynamy od skłonu do przodu w Uttanasanie. Popatrz. Staniesz przed krzesłem na rozstawionych na szerokość bioder nogach. Najpierw oprzesz dłonie pod barkami na krześle. Następnie przeniesiesz je na oparcie po to, aby wydłużyć się maksymalnie w pozycji, rozciągnąć kręgosłup, doprostować nogi. Zwróć uwagę, żeby Twoje nogi były rzeczywiście prostopadle względem podłogi. Jak dobrze się wyciągniesz, przeniesiesz zgięte ręce na siedzisko krzesła i oprzesz głowę. Tak, głowę, a w zasadzie okolice czoła, tak żeby móc wyciszyć myśli. Zostaniesz w tej pozycji minimum 3 minuty. Wyjście z pozycji, popatrz, prostujesz ręce, podnosisz do góry kręgosłup, ręce na biodra i do góry. Kolejna to Prasarita Padottanasana, również z podparciem głowy. Czyli rozszerzysz teraz szeroko obie nogi, skierujesz paluchy stóp bardziej do środka niż pięty i znowu na wydechu pochylisz się równo do przodu i przeniesiesz od razu ramiona na oparcie krzesła, tak żeby Twój tułów był równolegle ustawiony względem podłogi. Szeroko rozstawione nogi. W tej pozycji to podstawa, dociśnięte stopy i oddalające się na zewnątrz nogi. I po wydłużeniu przejdziesz znowu do podparcia czoła na krześle. Możesz je oddalić tak, żeby z długim tułowiem pozostać co najmniej 3 minuty w tej pozycji. Następnie podniesiesz się do góry, powoli, pięta palce, zbliżysz nogi do siebie, ręce na biodra, wyjdziesz. Kolejna pozycja. To będzie skłon do przodu z klęku. Weźmiesz sobie koc i delikatnie zrolujesz z niego cienki wałeczek. Przygotujesz go sobie z przodu. Następnie usiądziesz, łącząc paluchy stóp na piętach, do Adho Mukha Virasany, przodem do krzesła. Ten koc zwinięty włożysz głęboko w swoje pachwiny, tak, żeby Twoje dolne żebra znalazły się nad nim. I powoli przejdziesz do przodu. Chwycisz najpierw rękoma boki krzesła, aby wydłużyć boki ciała, nie unosząc pośladków do góry. Następnie przeniesiesz ręce na krzesło i głowę umieścisz między ramionami, rozciągając w przyjemny sposób oba boki ciała, twarz skierowana do ziemi. Wykonasz spokojne oddechy i pozostaniesz w pozycji również około 3 minut. Wyjście z pozycji, podniesiesz się i przejdziemy do Paschimottanasany. Popatrz. Weźmiesz sobie jeden z kocy, nieco grubszy, aby posadzić na nim pośladki. Tak? Usiądziesz z nogami pod krzesłem, rozstawisz stopy na szerokość bioder. Na kocu oprzesz tylko pośladki, uda niech będą nad ziemią. I znowu ten koc zrolowany, cieńszy, umieścisz głęboko w swoich pachwinach. Ręce do przodu, chwycisz boki krzesła po to, aby unieść klatkę, unieść mostek, popatrzysz do przodu, pójdziesz jeszcze troszkę w przód, wciąż z wklęsłymi plecami,
po to, aby na końcu przenieść głowę na siedzisko krzesła. Zachowasz jak najdłużej wklęsłe plecy, wydłużone boki, mocno kierując uda do ziemi. Pozostaniesz w pozycji również 2 do 3 minut. Wyjście z pozycji, siad i przechodzimy do następnej. To będzie Setubandha Sarvangasana z nogami na krześle. Popatrz. Jeden z tych kocy, najlepiej gdyby nie był taki bardzo cienki. Na przykład z takiego formatu złożysz na pół. Złożysz na połowę w taki sposób, aby podpierał jak najdłużej twój kręgosłup. I umieścisz go w taki sposób, aby częściowo był pod krzesłem. Drugi koc na razie nam nie będzie potrzebny, na bok. I popatrz, siadamy. Położysz kręgosłup na kocu, głowę na ziemi i trzymając ten koc po obu stronach, powoli przesuniesz barki do ziemi, tak aby dotknęły szczyty barków do podłoża. Dobrze? To będzie tyle. Ręce zgięte w łokciach położysz po bokach i przeniesiesz jedna po drugiej nogi. Pomagam sobie przyciągnąć krzesło, bo jest za daleko, tak aby krzesło znalazło się tuż pod twoimi kolanami i rozluźnione łydki oprzesz na krześle. To jest cudowny relaks, połączona Setubandha z Viparita Karani. Pozostaniesz nawet 5 minut. Wyjście, powoli nogi na boki, przytrzymasz matę, suniesz się do tyłu i przekręcisz przez prawy bok po to, aby przejść do relaksu z nogami na krześle, zgiętymi nogami na krześle. Podkładam sobie kot, żeby było przyjemnie, żeby tyły kolan były wypełnione. Jeżeli siedzisko krzesła będzie dla ciebie za krótkie, postawisz go w inny sposób, tak aby stopy były rozluźnione. I popatrz, siadam głęboko przy krześle, układam sobie nogi zgięte w kolanach, łydki kierując na zewnątrz i powoli położysz się płasko. Gdyby twoja głowa chciała się odchylać do tyłu, weźmiesz sobie koc i podłożysz go troszeczkę pod tyłem głowy, aby twoje czoło, nos kierował się do serca. Ręce przeniesiesz po bokach i w takim relaksie zostaniesz na 5, może 7 minut. Jak już poczujesz się odprężona, odprężony, zregenerowany, wyjście z pozycji, zgięcie nóg, przetaczasz się na prawy bok i podnosisz się do siadu. Dobrej nocy!